Był też temat posłuszeństwa biskupowi, księdza, który no, trudno wyciągać jakieś wnioski dalej idące, trzeba się oprzeć na faktach, który nie chce zachować ślubu, przysięgi, posłuszeństwa. To jest dzisiaj modne bardzo, bo to prasa będzie naciskać, żeby ksiądz redaktor X albo ksiądz założyciel fundacji Y no, nie posłuchał i on teraz nowy ruch tworzy w kościele, deklaruje, kogo widział w piekle, kogo nie. No więc i teraz no, trzeba powiedzieć, popatrzeć ze współczuciem wobec tego człowieka, wobec ludzi, no, ale trzeba powiedzieć, bo to jest rozbijanie kościoła. To jest obowiązek biskupów upomnieć, że sytuacja księdza Natanka, zdolnego człowieka, który nawet zdobywał cenzusy naukowe, poważny, a jednak teraz zapatrzył się w siebie. Ma obowiązek zachować posłuszeństwo, natomiast i trzeba przestrzec ludzi, bo co się wyzwala teraz, no, fałszywa idea, która płynie. Ogłośmy Chrystusa królem Polski, rozwiążemy wszystkie problemy. My kochamy Chrystusa, uznajemy go, modlimy się, chcemy, żeby panował w naszym sercu. On to bez przerwy powtarzał w Ewangelii. I my mamy Królestwo Boże w was jest. Nie w ogłaszaniu. Jeśli jest królem wszechświata, co roku na Chrystusa Króla ponawiamy akt oddania. Nie trzeba robić z tego politycznej grupy, która dopiero monarchizm i kto? Chrystus jest niewidzialny, to kto? No to my będziemy mówić, czego Chrystus czeka. My ustanowimy prawo Chrystusowe. Ono jest. Wiemy, to trzeba zachować bardzo daleko idącą rezerwę do tych ruchów, które się budzą wśród świeckich ludzi dobrej woli, katolików nawet, ludzi dobrej woli, którzy kochają Kościół, ojczyznę, ale jednak chcą coś poza Kościołem robić. Nie jest to dzieło Ducha Świętego, na pewno. Wraca problem zwolenników księdza Natanka, nieraz widocznych także w kraju czy poza jego granicami, grup, które identyfikują się z księdzem Natankiem. Jest to raczej przypomnienie Rady Stałej po raz kolejny, przestrzegając katolików odnośnie do nie tylko do błędnego nauczania tego duchownego, ale także przypominając, że jest on w karach kościelnych i jest suspendowany jako ksiądz, dlatego też sprawowane przez niego msza święta jest uważana za niegodziwą i świętokradzką. W podobny sposób udzielane rozgrzeszenie jest nieważne i biskupi apelują, zwłaszcza do osób, które współpracują z suspendowanym księdzem Natankiem, żeby nie przyczyniali się do rozłamu we wspólnocie ludzi wierzących, że w ten sposób niszczą jedność Kościoła i że warunkiem także ich powrotu do wspólnoty Kościoła jest zaprzestanie wspierania tego rozłamu i gotowość naprawienia wyrządzonego zła.